35 dzień na szlaku. Za mną taki całkiem miły krajobraz. Jestem w granicy lasu. To dobrze, bo dziś będzie wietrznie nadal, pochmurno. Jakiś deszczyk widzę już na horyzoncie jest, ale to jest tam, gdzie wieje wiatr, czyli już jakby to już mnie minęło. Późno zaczęłam, o 10 dziś prawie. Spałam jak małe dziecko do 8.20, obudziłam się w panice, że powinnam się już zbierać. Annetea tak mnie ugościła fenomenalnie. Jajeczniczkę jeszcze na śniadanie, a przeze mnie się spóźniła na umówione spotkanie. No, tak wyszło niestety, ale chyba się nie obraziła. Bardzo fajna osoba, super. Nocleg, pranie mam zrobione, ubranie pachnące lawendą, szał w trampkach, więc super, po miesiącu się przydało. Mniejsze rzeczy prałam ręcznie, ale właśnie power stretche to nie, bo to długo schnie, obcieka, więc tak, super. I teraz idę bardziej na wschód, totalnie, troszeczkę na północny wschód, ale generalnie na wschód, żeby się spotkać ze szlakami idącymi wzdłuż szwedzkiej granicy. Także dziś najpierw idę do Tyldalen, a potem jakiś szlak pielgrzymkowy i następne wzgórza, ale właśnie wzgórza bardziej i bardziej w lesie, więc teraz taki odcinek troszeczkę mniej górski, choć oczywiście góry są dookoła. Tam właśnie wyziera Tron, taki najwyższy szczyt tutaj w okolicy. Ten szlak nie jest zbyt popularny. Na dodatek pobłądziłam, poszłam narciarskim, weszłam w wielkie bagno, potem sobie zdałam sprawę, że to nie ten szlak. Teraz jestem na właściwym, jest to znakowane, jest wątła ścieżka, głównie wydeptywana przez owce. Zeszłam do Tyldalen, jest piękny kościół, był otwarty, więc weszłam, jest naprawdę super w środku. Nie jestem pewna co do czasu powstania, no ale ewidentnie jest bardzo stary. Ma barokowe malowidła, bardzo ładnie zachowane, pewnie jakoś konserwowane, że tak dobrze wyglądają. Jest tak z bali zbudowane i na ścianach są takie wzorki roślinne, na suficie takie udające obłoki chyba niebieskie. No i ołtarz bardzo, bardzo też fajny, barokowy. I kiedyś była tutaj rzeźba z początku XIII wieku świętego Olafa i ludzie pielgrzymowali właśnie do tego kościoła tą rzeźbę odwiedzić, a teraz znajduje się ona w Muzeum Narodowym w Kopenhadze. Jak byłam w Kopenhadze w Muzeum Narodowym, to pewnie ją widziałam, tylko teraz nie kojarzę, muszę przejrzeć stare zdjęcia. A skoro pielgrzymki, to jest też szlak pielgrzymkowy i właśnie na niego się wybieram, ale po lunchu. I jeszcze coś fajnego tutaj, kącik zabaw dla dzieci, które się nudzą na zbyt długich kazaniach. Zwierzątka, jakieś bajki i jest też zebra. Zobaczcie, jaka fajna. U nas też mogliby coś takiego robić. Zauważyłam drzewo, które jest całe oplątane drutem. Udało mi się węzeł rozwiązać i chcę to drzewo uwolnić, bo to piękna sosna. O. Udało się, mam zwój drutu, zabiorę gdzieś go do cywilizacji, do jakichś śmieci. No i sosna jest wolna, tylko ma bliznę.
Minęłam Brydalen. Miałam w planie biwakować gdzieś nad rzeką, ale przyjrzawszy się mapie, doszłam do wniosku, że właściwie to dam radę dojść do następnej chatki, bo droga jest szutrowa, nie żadne krzaki, przedzieranie się, dzień jest długi, więc dam radę. Oczywiście okazało się, że jest strasznie pod górkę. Jest 22, ale idzie mi dobrze. Do końca mam 2 km. Pada taka bardzo rzadka mrzawka, wieje zimny wiatr, nie jest zbyt przyjemnie, więc chatka bardzo kusi. Tak, tam na horyzoncie już widzę nawet szlak, którym będę szła jutro. O, ale daleko jeszcze. Zimno jak w psiarni, opłacało się tu przyjść, plus 3 stopnie, a jakże typowo na tej wędrówce. Ostatnio było cały czas plus 8, a teraz no wieczorem pewnie też i chłodniej, no ale jestem wyżej, już jestem na granicy lasu. Chatka pusta, chatka dla mnie, już mam nastawioną wodę na herbatę i obiad późny bardzo, no ale cieszę się, że tu przyszłam. Ale mają lato i od 2 tygodni jest strasznie zimno cały czas, ale dobrze w zasadzie, bo nie ma komarów dzięki temu. No, więc zawsze coś, już tam wolę, żeby było zimno, niż żeby były komary. Rozpakowuję się i spać zaraz, jak najszybciej, bo jutro trzeba przecież iść dalej. O, jaka dobra decyzja, ale tu przyjemnie było spać, ojej. Po 7 się obudziłam, także nieźle, 7 godzin spałam, może nawet z kawałkiem. A na zewnątrz dalej wieje, jest zimno i parszywie. Także kombinuję, żeby dziś zrobić też 38 km, tak jak wczoraj, 38,5. I przeskoczyć 2 chatki dalej. Bo jedna jest, zawsze tak jest, one są co 20 km najczęściej, więc to jest tak ni w 5, ni w 9. Jakby były co 15, to by można było skakać co 2 robiąc 30, a skakanie co 2 robiąc prawie 40 albo 40 to już jest troszeczkę wyzwanie ze względu na przewyższenia dosyć spore, ale może się uda, chciałabym. Bo nie chce mi się marznąć znowu. Strasznie się rozpuściłam. Strasznie. Ale zawsze lubiłam chatki, wiatki i tak dalej. Namiot to jest raczej plan B zawsze. No, także wstaję, jem śniadanie, posprzątam po sobie, zmyję miseczkę, którą użyłam wczoraj do jedzenia makaronu z łososiem. No i lecę dalej. Tysiąc kilometrów akurat w dolinie, już zeszłam z tej wichury, z tego zimna, jest nawet rękawiczki już te power stretchowe zdjęłam i jest znacznie cieplej. A ten pierwszy 1000 to się zawsze troszeczkę dłuży i idzie opornie, ale następne zwykle bywają łatwiejsze, więc mam nadzieję, że i tym razem tak będzie. Chciałabym uczcić 1000 km noclegiem pod dachem w kolejnej chatce. Mam 2 grzybki do usmażenia, więc są jakieś perspektywy z tych gór. Właśnie zeszłam, a po drugiej stronie asfaltu są te, na które będę zaraz wchodzić. Do zobaczenia na szlak. Wdrapałam się na przeciwległe. Widzę po raz.
Udało mi się dojść o 22:10, o 20 minut wcześniej niż wczoraj, ale dało mi w kość te ostatnie kilometry, mi dały w kość. Ten pierwszy szlak był spoko, bardzo fajny, a ten drugi na tym drugim masywie był kamienisty i bardzo pełno takich małych bagienek i jeszcze ciągle w górę. Za każdym razem, jak myślałam, że już będzie zejście, to znowu się wchodziło na jakiś mały pagórek. I zejście też było bagienne i na końcu zmokły mi buty. A tu nie bardzo wyschły. Doszłam właśnie tutaj. To jest niewłaściwa chatka. Ale odkryłam to dopiero, jak już zaczęłam się rozpakowywać. Poza tym właściwa jest po drugiej stronie ulicy. To jest jakaś, tam jest jakaś farma i auto, czyli ludzie i światła. Stwierdziłam, że bez sensu. Tu jest fajnie, więc zostałam tutaj. To widocznie jest taka jakby dodatkowa albo coś tam chatka. Tylko że standard ma kiepski, nie ma gazu. Śmierdzi stęchlizną, bo nigdy nikt tu nie śpi, bo wszyscy pewnie śpią tam. 10 osób jest wpisanych. Nie wyobrażam sobie płacić za to miejsce 290 koron za stęchliznę i brak gazu. Ale jest okej. Zimno. Nie miałam już siły rozpalać w piecu, bo szłam spać prawie o 12. Ale nie jest aż tak zimno, po prostu chłodno. I to jest koniec wędrówki na wschód. Teraz już będę wędrować na północ. Dzisiaj znowu chcę iść do chatki i znowu mam 38 km. Wczoraj chyba było 37, bo mi się udało troszeczkę skrócić w stosunku do tego, co było na mapie. Tego nie było w rzeczywistości. Szlak szedł asfaltem w tamtej dolinie. No trudno, będę próbować. Oby nie było takich kamorów i takich bagien jak wczoraj. Znaczy, pewnie w Norwegii czeka mnie jeszcze bardzo dużo kamieni i bagien, ale może nie dziś, byłoby fajnie. Rozpadało się niestety. W prognozie było, że nie będzie padać, a teraz jest już, że będzie i to do wieczora. Jestem pod taką wiatką, gdzie ktoś ma drewno. Zjadłam tu lunch w nadziei, że przestanie w tym czasie, ale niestety nie. Teraz taki drobniejszy jest ten deszcz, ale to tak przechodzi falami. No więc aparat leci do plecaka. Przeciekające ubranie przeciwdeszczowe na grzbiet. No i niestety ja też na grzbiet górski. Gdzieś szczęśliwie tylko jeden, potem w dół. No, ale jeszcze mam kawał drogi, jeszcze mam 3 dychy do zrobienia, jest już po 12:00. Znowu będę do późna szła i to jeszcze w deszczu. Masakra.
Niesamowite miejsce. Warto było się tu dowlec zdecydowanie, zwłaszcza, że jutro ma całe rano padać deszcz, a ja mam zamiar go przeczekać, a nie łazić w deszczu. To jest stare gospodarstwo letnie, o, taka mała osada, ale tu było ich więcej w tej okolicy. Zbierali całe siano, jakie mogli. Mieszkali tu też Lapończycy i jakoś tam współegzystowali. Dziś pierwszy raz widziałam renifery, to już znaczy, że na pewno Laponia, może nie administracyjnie, ale Laponia i od razu lepiej. Dzień był cudowny, piękne, piękne tereny, zwłaszcza ten taki rzadki las, którym szłam, jak już zeszłam z tej góry, która się jakoś na F nazywała. No i nie wiedziałam, co tutaj będzie, ale jest normalnie wspaniała chata, no piętrowa w ogóle, no dom stary. Jest całe wyposażenie, jak w skansenie, łóżka do spania są z XIX wieku. Będę spała na łóżku z 1849 roku, coś niesamowitego. Rozpaliłam w piecu z radości, bo tu jest tak cudownie. I zrobiłam sobie kolację do tych rzeczy, które się smażyły na patelni, czyli do grzybów, cebuli i kiełbaski. Dodałam jeszcze makaron i mam taką potrawę jak gdyby rustykalno-myśliwską. Jak zwykle podstawą była cebula na maśle, a resztę się dorzuciło właśnie te grzyby, co znalazłam i to, co miałam w torbie z jedzeniem. Także naprawdę super. Szkoda, że tak późno przylazłam, znowu o 22, ale teraz się nacieszę i jeszcze jutro rano się nacieszę. Spało się cudownie. Bardzo przyjemnie w tym XIX-wiecznym łóżku. Świetne miejsce, będę chciała tu kiedyś wrócić. A jest to całkiem możliwe, bo można fajnie połączyć szwedzką stronę. Jezioro Rogen, jedno z najfajniejszych miejsc, jakie widziałam, wędrując przez Szwecję. I tam jest właśnie równie fajnie z tymi rzadkimi lasami, skałami, głazami i wielkie jezioro. Tam mi się bardzo podobało i czemu nie? Czemu nie? Może w jakiejś beznadziejnej porze roku, żeby cię nacieszyć chatkami. Nie ma deszczu. Miało być ulewa od rana, wcale nie ma. Wczoraj padało, miało nie padać. To może był ten deszcz, nie wiem. No w każdym razie takie chmurki są jak zwykle, czyli nie wiadomo, co z nich będzie. I świeci słońce, jest cieplutko. Dziś idę do Brekken, do miasta, ale mam tam ponad 20 km. No jest 10, a jak kończę śniadanie, no bo spałam do 8:30. I w ogóle grzebałam się, może nawet do za 15:09. Ale fajnie, mi się to tak podoba. Jest album ze starymi zdjęciami i trochę jest napisane o historii tego miejsca. Tak jak w wielu tutaj takich miejscach, które nadawały się jakoś tam do wykorzystania na pastwiska i łąki. To właśnie to zrobiono, a kiedyś była tu Laponia, tak jak mówiłam wczoraj. I byli tu tylko Lapończycy, no a potem kolonizatorzy z południa zaczęli naciskać i się właśnie tak tutaj sprowadzać. I wczoraj czytałam, że Lapończycy, którzy jeszcze wtedy tu jednocześnie mieszkali z tymi osadnikami, jak osadnicy na zimę sprowadzali do Ferragen, do najbliższej miejscowości swoje stada, to udeptywali im śnieg za pomocą stad reniferów, bo krowy były tu trzymane, aż się siano skończyło i trzeba było poczekać też, aż jezioro zamarznie, bo oni szli jeziorem i to następowało zwykle około Bożego Narodzenia, więc aż do Bożego Narodzenia tu mieszkano, nie tylko latem, ale właśnie całą jesień, początek zimy. Ale musiało być fajnie. Palili sobie w piecu, no ale to też ciężka robota z tą całą trzodą tutaj sobie dawać radę, ale widać, że dyszyło się dobrze, jest dużo budynków. Nie jakaś biedna chałupka, tylko właśnie taki okazały dom. Kominek,
Fajnie. I z czasem turyści zaczęli tu bywać. No i teraz jest to chatka dla turystów. Tak, to gospodarstwo wygląda z łąki, która się znajduje poniżej. Różne mniejsze budynki. WC też jest oryginalne, też tu było przed wojną. Oburka, stodoła. To jest z panelem ten budynek, w którym śpią turyści. I jest jeszcze nowszy dom po lewej stronie. Studnia jest nowa. Stara miała żuraw, a ta jest na takim kołowrotku. Tam są elementy stare, ale podmurówka widać, że jest nowa i deski też są nowe. Jak się wchodzi do środka, to jest sień, która teraz jest kuchnią. Tutaj jest właśnie kuchnia gazowa i różne garnki. Jest też piec osobno. Tam jest sklepik z jedzeniem, jak zwykle w norweskiej chatce. A jak się wyjdzie po schodach na górę, to jest tutaj taki pokój pośredni i po prawej i po lewej na strychu właśnie pokoje sypialne i wszystko antyczne. No i pokój główny, który się otwiera taką antyczną zasuwą. Tu właśnie spałam. To jest moje łóżko. Stół, drugie łóżko z taką nadbudówką. Stół, przy którym jadłam kolację i piecyk. Jest też zdjęcie z dawnych czasów. No i muszę już iść niestety, zwijam się. Szkoda, szkoda, bo mi się to naprawdę bardzo podoba. Niewiele się dziś działo. Przeszłam 7 km bardzo bagnistym szlakiem. Zaczęło potem padać, potem szłam szutrówką, potem szłam asfaltem. No i jestem w Brecken, siedziałam tu w sklepie 2 godziny, ładowałam baterie, robiłam zakupy, pisałam na Instagramie. No i teraz jestem gotowa do wyjścia, a plecak jest tak potwornie ciężki, że na samą myśl o tym, że mam go założyć na plecy, robi mi się słabo. Mam też ze sobą wodę i sok i mleko. Mleko na jutro do kawy, sok na wieczór, wodę w ogóle. Bo na mapie jakoś tak to wygląda, że jest tylko jedna bardzo duża rzeka, a potem mam biało, choć wydaje mi się, że jeszcze powinny być drzewa. Ale możliwe, że po prostu będzie jedno wielkie bagno. No, ale bez cieków wodnych, więc wzięłam wodę. Haj, mam 4 kilo dodatkowo. No, mam różne dobre rzeczy. Mam trochę więcej jedzenia niż potrzebuję, bo ma być jakieś straszna nawałnica, jakiś straszny front, więc może będę go przeczekiwać. No, tak. Tu widzę, wystaje czekolada. Będzie mnie kłuła w plecy. Także jeszcze nie wiem, z 6-8 kilometrów i gdzieś się uwalę na jakiś biwak. Nie wiem jeszcze gdzie. Mój biwak 21:24 dobiłam tutaj. Z Brecken poszłam taką drogą gruntową i potem jeszcze bardziej gruntową, błotnistą drogą prywatną. To jest ta, która jest tutaj za namiotem. Na szczęście okazało się, że istnieje, że da się nią przejść. Jest to fajny skrót, żeby nie iść asfaltem. Oganiam się, bo są okropne meszki. I dlatego jestem omotana cała w czapkę i buf.
Jakieś 200 metrów dalej są jacyś ludzie i mają ognisko. No więc ja tutaj, tu też jest miejsce na ognisko i widać, że samochody tu czasem parkują, więc jest taka równa trawka, fajnie. Wilgotno po tym deszczu. Nie ma dziś w ogóle wiatru, więc pewnie będzie kondensacja. Dlatego te meszki takie są aktywne strasznie. No więc uciekam do namiotu. Zobaczę na mapę, co będę robić jutro jeszcze. Nie wiem, na pewno będę w Stugu Dalen, w następnej miejscowości. Tam też jest sklep, ale na pewno strasznie drogi, dlatego zrobiłam większe zakupy dziś. No dobra, to tyle, bo zwariuję z tym cholerstwem. Sio! A to dzisiaj będzie na kolację. Będzie pire ziemniaczane, którego zasadniczo nie powinnam jeść, bo mi szkodzi, ale miałam ochotę. Parówki. Śmietana kwaśna, 35% tłuszczu, górska. To wiem od Anetei, że taka jest, u niej taką jadłam, jest pyszna. No, czekolada na deser. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może ten zestaw brzmi trochę dziwnie, ziemniaki ze śmietaną i parówkami, ale w smaku już próbowałam, już naprawdę spoko. Parówki są jak w Polsce, niczym się nie różnią. Zawierają 60% mięsa, więc jem dwie. No i okej. No śmietana tu dużo zmienia, bo ta reszta jest dosyć podła, ale śmietana jest świetna. No to jem ten cały gar i dobranoc. Za mną już 1100 km. Taki widok towarzyszy mi już od jakiegoś czasu, choć idę asfaltem. Wszystkim się chyba podoba, bo kampery zatrzymują się przy drodze i robią zdjęcia. Ludzie sobie takie o! A ja mam rzeczywiście coś świętować, już kawał drogi. No ale idę cały czas na północ i w sumie coraz zimniej powinno być i widać na horyzoncie śnieg się pojawia. W te góry nie idę, idę w Sylarnę, która jest tam kawałek dalej. Tam jest szwedzki Helaks mniej więcej, czyli już znajome okolice. Ale rzeczywiście tego śniegu w tym roku jest tyle i w ogóle nie chcę topnieć, bo jest zimno. No i jeszcze na dodatek w zeszłym tygodniu znowu padał śnieg w tej okolicy. Cóż zrobić, na szczęście. Zawsze mogę zmienić trasę, a może stopnieję, zanim dojdę w te gorsze miejsca, bo jeszcze kawałek. 1100 w każdym razie. Stugu Dalen zaliczone, tam koniec z asfaltem, przynajmniej na razie. Byłam w sklepie, wcale nie było tam aż tak drogo, jak myślałam. Ja może niepotrzebnie targałam duże rzeczy przez cały dzień, co wczoraj kupiłam. No trudno, wstąpiłam na banana i na sok. Posiedziałam trochę na Wi-Fi. No i teraz idę takim szuterkiem. Właśnie dołączył szlak. Na szlak trzeba byłoby obchodzić tamtą górę i wracać się na południe, więc uznałam, że to bez sensu. A teraz jeszcze bardziej się cieszę, że nie poszłam, bo nie ma ścieżki. Bo skoro jest szuterek, wszyscy jadą autami i nikt nie chodzi szlakiem, jak zwykle. Tam dalej jest takie popularne schronisko. Ale raczej nie będę w nim spała. Zabiwakuję gdzieś ekonomicznie, bo schronisko planuję jutro, bo ma lać straszliwie.
jak się wyrobię przed burzą, no to będę mogła spać w schronisku i będzie przyjemnie. A poza tym właśnie zdarzyła mi się kolejna Trail Magic, ale taka prawdziwa Trail Magic, że ktoś wie, że idę Norge Polanks i coś mi daje. Przejechał samochód i facet się zatrzymał i mówi do mnie coś tam Norge Polanks. Ja mówię, że nie rozumiem po norwesku, ale rozumiem Norge Polanks, tak, idę Norge Polanks. I na to gość wyciąga oranżadę i pyta, czy chce. O, to jest taka słynna norweska oranżada. Jeszcze butelka jest warta 2 korony w zwrocie, jest kaucja, więc tak powiedziałam, że jak najbardziej chcę oranżadę i życzył mi miłej wędrówki i pojechał. To pierwszy raz ktoś sam zgadł, że idę Norge Polanks, choć ludzie często pytają, czy jestem na długiej wędrówce. Widocznie twarz spalona słońcem, brudne ubranie, plecak taki może mniej typowy dla Norwegii, nie wiem, ale w każdym razie poznają po mnie, że jestem długodystansowcem, ale nie wiedzą zwykle, że właśnie idę na Norge Polanks. A tym razem pan wiedział, także jeśli ogląda, pozdrowienia. A ja lecę dalej na ten swój biwaczek. Zaplanowałam dziś 42 km. Chyba skończy się na 40, bo nie chcę tak do późna znowu uchodzić, bo się całkiem przestawiłam, chcę trochę wcześniej spać, więc 21 to tak myślę, że będzie pora rozstawiać namiot. Tajemnica tego pana z Trail Magic się wyjaśniła. Nie jestem jedyną osobą na szlaku dzisiaj. Spotkałam innych trufajkerów, Liz i Benjamina. Hi. To jest ich dzień. It's your day 86. Zaczęli w kwietniu, szli na rakietach śnieżnych straszną trasą przez te miejsca, z których ja uciekłam, i przez Hardangerwidde, więc są naprawdę hardkorowi, ale mówią, że drugi raz by tego nie zrobili. No i właśnie się spotkaliśmy. Idziemy chwilowo tą samą trasą. Więc w ogóle mamy straszny uwag, bo gadamy o szlakach i w ogóle. I strasznie się cieszymy, że spotkaliśmy innych długodystansowców. Oni już jakiś spotkali, a ja nie, więc jeszcze bardziej się cieszę. Jesteśmy już na biwaczku, mamy wspólny biwak, bardzo fajny. Tu stoją 2 namioty, zmieściliśmy się, fajnie jest też osłona z drzew, no i oczywiście kropi.